Nasz układ nerwowy nie jest stworzony do tego, żeby przyjmować taką ilość bodźców naraz, jaką zapodajemy sobie. Maluje cię ktoś w telewizji, a ty czujesz ten pędzel jako drut kolczasty jeżdżący ci po twarzy. Myślę, że szalenie ważne jest, żeby wiedzieć, znać kierunek. Ja myślę, że bez praktyki jogi, medytacji i oddechu, to ja bym już dawno dom spaliła. To jest pewna droga i tą drogę chyba trzeba pokochać, też polubić. Jeżeli nie będziemy odczuwali przyjemności w tym, to będzie bardzo trudne. Nie będziemy chcieli tego robić. Moja żona, zobacz, jaka mogę. O Boże, Marcin. Nasuwająca na tym durnym Instagramie, kupcie ten warsztat, zajebisty warsztat, tani warsztat. Potem długo jeszcze we mnie pracuje, jak z tego motocykla zejdę, to czuję taki rodzaj dystansu do wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Wiele osób boi się ciszy wokół siebie i boi się być z samymi sobą i własnymi myślami. Wiesz, jaki numer? Ja mam nawet poduszkę. Masz poduszkę do medytacji? Mam. No to super. Siedziałem na niej raz. Dobra. Co się tak patrzysz? Nic. Jesteś skupiona tu i teraz? Jestem bardzo, jestem tak. Uważność, dobra. Totally. Dobrze, dzisiaj mamy rozmawiać o uważności, bo to jest coś, czego nam w dzisiejszym świecie najbardziej brakuje, czego świadectwem było to, co się tutaj działo przed rozpoczęciem nagrań. Każde z nas miało 15 różnych spraw, które próbowało rozwikłać równolegle. Równocześnie próbowaliśmy podłączyć wszystkie nagrywające nas urządzenia, co być może się udało, być może nie, okaże się później. W każdym razie, jak się zastanowić nad tym, czego dzisiaj mamy najmniej, no to najmniej mamy czasu i najmniej mamy umiejętności skoncentrowania się na czymkolwiek. Tak, tak dokładnie to jest. Nasz układ nerwowy nie jest stworzony do tego, żeby przyjmować taką ilość bodźców naraz, jaką zapodajemy sobie. I myślę, że nawet takie bardzo proste czynności jak prowadzenie samochód już jest bardzo dużo bodźców. Zawsze jak tłumaczę na swoich warsztatach, z czego się biorą różne zaburzenia lękowe i tak dalej, to przypominam taką analogię kontenera stresu, który wszyscy mamy ze sobą, oto kontener stresu. I rodzimy się już z takim nieco wypełnionym kontenerem i powolutku życie nam go uzupełnia i zostaje właśnie tak jak w tej szklance, bardzo mały margines. Taki naprawdę bardzo malutki, bardzo łatwo o to, żeby ten właśnie kontener się przelał. Marcin dzisiaj tutaj przyszedł do nas już w takim stanie lekkiego przelewania. Myślę, że mam nadzieję, że ta rozmowa troszeczkę jego wibracje opuści i troszeczkę więcej przestrzeni w tym kontenerze się pojawi, bo to przelanie się objawia w różne bardzo niefajne sposoby. No, ty masz dzisiaj, wczoraj, no, ostatni tydzień miałeś niesamowicie hardkorowy, nie mając czasu na tą bardzo istotną dekompresję. Tak, to jest istotne. O której ty niespecjalnie dbasz, to be honest. Troszeczkę lepiej z czasem. Myślę, że uczysz się ode mnie. Drogą ozmozy moja medytacja wnika ci w krew i w żyły i w płyny ustrojowe, ale zauważyłam, że jak jesteś w ciągu pracy, to już widzę te momenty, kiedy kontener zaraz się przeleje. Już jest tak. Myślę, więc że najważniejsza rzecz, o którą trzeba zadbać, to jest doświadczenie, które płynie również z moich różnych przejść, takich, że momentami mi się system nerwowy zacierał po prostu i musiałem przez dłuższy moment go naprawiać. Moje doświadczenie jest takie, że musisz pielęgnować miejsce na, to jest oczywiste, ale nie każdy o tym pamięta, miejsce na dekompresję, o której mówi Marysia, bo jeśli jesteś back to back z różnymi rzeczami ustawionymi w kalendarzu, jeśli rano się budzisz, zaczynasz dzień od zadania, kończysz dzień na zadaniu, a w nocy twój mózg podświadomie miele zadania na następny dzień, nie ma przestrzeni na regenerację, to jest prosta droga do wariactwa, które objawia się na różne sposoby. Między innymi na przykład maską depresji, która tak naprawdę jest rodzajem zaburzenia, które nie reprezentuje się takimi typowymi depresyjnymi objawami, jak nie wiem, smutek, niechęć do życia, niechęć do wstawania z łóżka, tylko na przykład zwiększoną podatnością na bodźce, nerwowością, jak ktoś cię na przykład dotyka, nawet maluje cię ktoś w telewizji, a ty czujesz ten pędzel jako
drut kolczasty jeżdżący ci po twarzy, to są takie bardzo wyraźne sygnały, że dojechałeś do granicy swojej możliwości. Układ nerwowy już, który cały bzyczy i tak jak taki garnek gotującego się makaronu, przykrywka, która się częsie na tym garnku i ta para nie jest w stanie się w żaden sposób wydostać. W pewnym momencie po prostu to się przeleje i wrzątek się rozleje wszędzie i to jest właśnie taki przykład... Taki opis właśnie, tak jak ja odczuwam to przebodźcowanie. Ja też to oczywiście na swoim własnym ciele przeżyłam i na własnym umyśle, ale przebodźcowanie, układ nerwowy i uważny to bardzo ciekawe jakby ze sobą, to są tematy, które są ze sobą powiązane, ale niekoniecznie zawsze musi to być, że brak uważności wynika z tego, że mamy właśnie zaburzenie lękowe czy inne. Natomiast praktyka uważności być może jest też, uważam, że jest tą drogą, którą możemy podążać, żeby właśnie uprawiać tą codzienną higienę wylewania troszeczkę tego stresu z naszego kontenerka. No to konkretnie jak to robicie i w których momentach ten stres ulewacie, bo żadne z nas albo większość z nas nie chce rezygnować z możliwości, które daje im rzeczywistość. Myślisz sobie, no mam ten dzień przed sobą, mam tę dobę. Jest tyle pomysłów, tyle projektów. Sam o tym często mówisz, że twoja głowa kipi od pomysłów i możliwości, co można zrobić z werem, co można zrobić poza nim. I brakuje po prostu czasu, żeby każdą z tych ścieżek objąć, na każdej z nich być równie wydajnym i równie uważnym. Więc wydaje mi się, że pierwszym zadaniem jest taka priorytetyzacja, co tak naprawdę jest dla ciebie w tym wszystkim najważniejsze. Ale łatwo się to mówi i trudniej się to robi. Nagle się okazuje, jak mówiłem, że masz 15 okien otwartych w umyśle i twój mózg jak zacinający się system operacyjny próbuje się przełączać pomiędzy wszystkimi po kolei. Więc co robicie, żeby ten system ratować przed zatarciem? Nie baw się mikroportem, bo zepsujesz. No właśnie, tam gdzieś wetknij. Boję się, że jak będę na nim siedzieć, to wypnie się ten kabel. Rafał, ty pierwszy. Ty mów. Ja staram się to zrobić tak. Dwa razy do roku. Staram się. To jest jeszcze długa droga przede mną. Dwa razy do roku wchodzę głębiej w temat. Czyli w okolicach swoich urodzin, które są 1 lipca, czyli to jest połowa roku, i w okolicach przełomu roku, kiedy jest ten czas, dzieciaki nie mają szkoły, możemy na tą pustynię pojechać. Więc mam dwa razy taką głębszą podróż w głąb siebie i zastanawiam się, co jest dla mnie ważne. To jest właśnie, mam wtedy ten komfort, że nie ma tych bodźców. Odizolowuję się od tych bodźców sztucznie. Wtedy zastanawiam się nad tym, spisuję sobie te tematy, które są dla mnie ważne na dany moment. A później jak wracam, to staram się to pielęgnować. To już właśnie ten samolot, to już ten pociąg, gdzie mam trochę więcej czasu takiego, że jestem w stanie to zrobić, więc staram się to pielęgnować. Ja jestem na tym kursie, który sobie wtedy obrałem. Mówię staram się, dlatego że bardzo podobała mi się metafora kontenerka. Bo mi się wydaje, że teraz im jestem starszy, tym mniej mi się wylewa, ale kiedyś mi się wylewało bardzo mocno, bardzo dużo. Nie? I czyli na samym początku myślę, że szalenie ważne jest, żeby wiedzieć, znać kierunek w tych najważniejszych dla siebie obszarach i później pielęgnować, że się idzie w tym kierunkiem. To jest jakby jeden temat. A drugi temat, oczywiście napycha się w danym obszarze mnóstwo tych rzeczy takich, wiesz, no, czy w obszarze realizacji, czy w obszarze nawet rodziny, czy w różnych tematach jest mnóstwo pomysłów, które chce się zrealizować. I faktycznie to jest pewien challenge, tak, dla mnie, żeby je ułożyć w określony sposób, znaczy ułożyć. No z czegoś trzeba zrezygnować, tak? No nie chwycimy wszystkiego, bo całość jest po prostu słabszej jakości, żeby będziemy się starali się wszystko zrobić. Ja korzystam z takiego narzędzia, które nazywa się Enidu, do spisywania tasków, priorytetyzacji. Staram się z tym pracować codziennie i tam taki bardzo fajny komunikat się pojawia. Obetnij sobie ilość swoich tasków, zadań, tak? Obetnij sobie ilość swoich zadań w ciągu dnia 30%, będziesz miał większą szansę do zrealizowania tych, co zostało. Tak. Domyślam się, że algorytm rozpoznał, że tych tasków mam za dużo, skoro takie rekomendacje zostaje, ale myślę, że coś w tym jest takiego, nie? Żeby jakby... Mi ewidentnie brakuje, albo inaczej, obszar, który poszukuję, który jestem bardzo ciekawy i mi się wydaje, że to masz gigantyczną wiedzę w tym temacie i nam podpowiesz w tym
jakby na co dzień, jak sobie radzi z tymi tematami. Nie? W sensie, wiesz, bo jakby, tak jak Marcin powiedział, to jest bardzo prosto powiedzieć sobie, no tak, mamy tego za dużo, mamy za dużo bodźców i tak dalej. Natomiast jakby przez to, że pędzimy cały czas, to bardzo trudno jest, wiesz, no powiedzmy, no, z których zrezygnować. No, potrzebujemy jednak jakiegoś momentu zatrzymania się. Nie? No też sami sobie to nakładamy na talerzyk, bo jesteśmy tak skonstruowani, że lubimy, jak się dzieje. No teoretycznie każdy z nas mogłoby sobie zmniejszyć ilość pracy o połowę albo o 3/4 i też byśmy się wyżywili i też byśmy przeżyli, natomiast z jakiegoś powodu napędzamy ten rowerek cały czas i pewnie też są różne motywacje do tego. Jedna z motywacji może być na przykład ucieczkowa, że nie chcesz się zajmować różnymi istotnymi zagadnieniami w swojej głowie, które tam gdzieś w podświadomości siedzą i formą terapii polegającej na ucieczce od tego, na wyparciu tego albo na odłożeniu tego na później jest biegnięcie do prostych, relatywnie łatwych do zrealizowania, doraźnych zadań. Nie? Czyli jak sobie wypełnisz kalendarz pokorek, no to horror wakuj, prawda, kryzys klimatyczny, problemy różnego rodzaju, które cię prześladują, one się odkładają w czasie. One nie znikają oczywiście, ale kładziesz się sobie tam na półeczkę, a ty w tym momencie jesteś skupiony tylko na tym, żeby dobiec do punktu A, do punktu B, do punktu C, zrobić, wykonać zadanie, zasnąć, wstać, powtórzyć. Myślę, że u mnie jest dużo takiej motywacji, żeby się nie zastanawiać za dużo nad rzeczywistością, nad światem, nad sobą. To po prostu robię, żeby mój mózg cały czas był czymś zajęty. Tak jak teraz zajęta jest maszyna do robienia kawy. Przez chwilę była. Ja myślę, że to jest w ogóle absolutnie nie mam żadnej gigantycznej wiedzy, bo jestem absolutnie początkującym joginem, więc jeszcze joginką wiele lat przede mną doświadczania tego. Nawet wczoraj spaliłam ziemniaki, nie? Cały dom śmierdział. Tak. Ja mam takie momenty, w sensie jestem w ogóle strasznie zapominalska, ale to potwornie zapominalska. Ostatnio miałam taką właśnie ze swoją terapeutką śmieszną rozmowę na Messengerze, bo zapomniałam, że jesteśmy umówione. Mimo to, że rano wiedziałam o tym, że jesteśmy umówione, pamiętałam, że jesteśmy umówione i ta lista zadań, załatwiania tego, siamtego, owatego spowodowało, że ja już jak ta 16 przyszła, kompletnie w ogóle nie było tego, że o 16 trzeba się spotkać. No i zapytałam się, czy jest jakaś specjalna terapia na tą zapominalskość moją, na tą akurat chorobę. Co oczywiście odpisała uważność, praktyka uważności, no co ja odpisałam, że ja jestem bardzo uważna, tylko na zbyt wielu rzeczy naraz, jednocześnie. I tak uważam, że właśnie mam, że nastawię te ziemniaki, ale się zajmę czymś innym, bardzo uważnie się tym zajmę i w związku z tym zapomniałam już o tych ziemniakach i potem dopiero pół godziny później nagle coś mnie budzi, że o Boże, ziemniaki zostawione. Mam tak od zawsze i ja myślę, że bez praktyki jogi, medytacji i oddechu, to ja bym już dawno dom spaliła, więc to jest narzędzie, które mnie po prostu ratuje i mnie sadza mniej więcej do tego samego miejsca, gdzie inni ludzie, którzy mają bardziej wrodzoną umiejętność koncentrowania się, skupienie się na danej rzeczy po kolei, mają to po prostu genetycznie, mają tak mózg zaprogramowany. Mój mózg jest hiperwizualny i to jest też bardzo duże i ciekawe wyzwanie podczas medytacji, kiedy jest dane zadanie medytacyjne, mamy sobie wyobrażać dany obszar ciała, wprowadzać oddech w dany obszar ciała, ja mam po prostu festiwal Burning Man przed oczami. Mi się dzieją po prostu takie kolory, wizualizacje błyszczące, kręcące, migające. Mój nauczyciel zawsze się śmieje ze mnie, jak później mu opowiadam o tym, co ja widzę podczas medytacji, że takiego hiperwizualnego umysłu jeszcze nie poznał. Myślę, że to jest dla mnie bardzo duże wyzwanie, ponieważ jak ja zamykam oczy, ja mam tam po prostu takie kino i różne osoby różnie mają. Niektórzy mają bardziej zmysł dotyku taki właśnie pobudzony, niektórzy mają słuch bardziej pobudzony. U mnie akurat ta wizualna strefa jest jednocześnie wielkim darem, ale też bardzo dużym takim dyskomfortem właśnie w codziennym skupieniu się nad danej czynności. No to jak z tą uważnością pracować? No bo co to w ogóle jest trening uważności? No właśnie, no bo tutaj musimy jakby trochę o mindfulnessie pogadać, o medytacji, o jodze, są różne tego ścieżki i tą drogą, którą ja podążam, jest w ogóle tą bardzo szeroką ścieżką jogi, która zajmuje się uważnością na poziomie ciała, na poziomie oddechu, a uważnością mam na myśli po prostu bardzo głęboka koncentracja. Czyli
Te wszystkie digibasy, które robimy na macie w jodze, one mają służyć do tego, żeby, no służą, wiele rzeczy robią, no przy okazji się stajemy bardziej, powiedzmy, fit, rozciągnięci, bla, bla, bla. To są kompletnie nieistotne rzeczy. Istotne jest to, że my za pomocą tych pozycji, które my przyjmujemy, czujemy bardzo wyraźnie dane obszary ciała. Można też powiedzieć, że czujemy energię w tych obszarach ciała i tą energię w jakiś sposób manipulujemy. Tak, można powiedzieć, że to jest rozciąganie, że to jest przyjemne, ale w tej części ciała coś się wydarzyło, coś się zmieniło i my musimy bardzo czujnie obserwować tą część ciała, tak żeby ustawić tą asanę tak jak należy, no to musimy czuć, gdzie jest ta część nogi, gdzie jest ta część pachwiny, gdzie jest pacha, jak to ciało się układa. I samo to zwrócenie uwagi na ciało w taki sposób jest pierwszym takim, powiedzmy, portalem, drzwi się otwierają, że poprzez ciało i uważność na bardzo różnych partykularnych częściach ciała, wchodzimy przez tą furtkę i zaczynamy już budować uważność. Potem zaczyna się oczywiście uważność oddechowa. No to też jest już gruby temat i zajebisty temat, bo z uważnością, koncentracją, umiejętności skupienia się nad własnym oddechem i śledzenia tego oddechu, zaczynamy właśnie praktykę medytacji. Zaczynamy wycofywać zmysły, już te wszystkie bodźce zaczynają być coraz mniej istotne i nasza uważność jest skupiona na po prostu podążaniem za oddechu. I potem coraz bardziej, powiedzmy, zaawansowane medytacje przychodzą, koncentracja właśnie już w totalnym bezruchu, w ciszy, na danych częściach ciała i do tego jeszcze wizualizacje różnych śmiesznych rzeczy w danych miejscach w ciele, jeżeli praktykujemy jogę tradycją właśnie somatyczną, czyli tą, która polega na uważność w ciele. I ja mam coś takiego, że to jest tak trudne, naprawdę to jest tak trudne, siedzisz tam 40 minut i musisz sobie wyobrazić kwiato lotosu, który się otwiera w przestrzeni serca. I twój mózg chce robić wszystkie inne milion rzeczy. On chce myśleć o tym, co było wczoraj, on chce myśleć o tym, co będzie dzisiaj jadło, on chce myśleć o wakacjach, które będą za rok, ale ty masz się skoncentrować na tej jednej wizualizacji. I to jest taki trening mózgu, że później jak trzeba się skoncentrować nad czymś innym, to mamy ten skill, to jest taka siłownia dla głowy. Więc medytacja, uważność, mindfulness nie jest absolutnie myślenie o niczym, to jest ten najbardziej taki typowy mistake, który ludzie myślą, wchodząc w to, że nic, muszę myśleć o niczym, a nie jestem dobra w medytacji, bo cały czas o czymś myślę. Tak bardzo często słyszę od ludzi, którzy się uczą ze mną. Ja fatalnie medytuję, nie umiem tego robić, cały czas o czymś myślę. I jakby okej, okay, no musisz o czymś myśleć, nie jesteś w stanie wyłączyć swój mózg. Chodzi o to, żeby umieć w pewnym momencie zauważyć, że okej, zaczęłam myśleć o wczorajszym obiadzie albo o jutrzejszym zadaniu, ale wracam do tego obiektu, do tego zadania koncentracji, które jest tą medytacją, którą w tej chwili wykonuję. Czyli i tym częściej wracasz... Kotwiczysz. Tak? To jest taki kotwica. Kotwica. I cały czas jest kotwica. I on będzie odlatywał, ale ty masz tą kotwicę i sprowadzasz. No, ale delikatnie, bardzo delikatnie. Jest to najlepsza metafora, bo nasz przychodzi, kiedy chce. Więc to nie, przychodzi. Przychodzi. Jak, no, wie, że my jesteśmy źródłem jedzenia, więc przychodzi. Natomiast mózg też później przepięknie reaguje na tą pracę, bo to nie chodzi tylko o to, że w danym momencie zrobiliśmy ćwiczenie, bo czasami to ćwiczenie jest bardzo trudne. Ja mam takie sesje medytacji bardzo często, które są bardzo trudne. Powiedziałabym, że nieudane w tym sensie, że wcale się dobrze nie czułam, nie odleciałam nigdzie, Buda mi nie przebił piątkę w trakcie, nic takiego niesamowitego, duchowego, animistycznego się we mnie nie wydarzyło, tylko ciężko po prostu starałam się robić to, co miałam robić. Bolało mnie ciało, niewygodnie się siedziało. To nie jest tak, że za każdym razem siadamy i jest po prostu bliss. Do tego blissu trzeba wiele dziesiąt lat praktyki. Ale nagle się dzieje coś takiego, że później wstaję z tej medytacji i zaczynam robić różne rzeczy. Robię. Na przykład ziemniaki wstawiam. No, jest bardzo, bardzo zły przykład. Nagle jest takie, z takim calmness to wszystko się odbywa, z takim spokojem, z takim poczucie przestrzeni i dystansu do tego wszystkiego, co muszę zrobić. Nagle ta lista na 10 zadań staje się taka, okej, no dobra, właśnie, to jest twoja aplikacja. Zrobię 5, super, a tamte zrobię jutro. Nic się nie stanie.
distance. A mnie dręczą niewykonane zadania. Jak no mam właśnie, ale... rzeczy, które są nieodhaczone z dnia, a sobie je zaplanowałem, to czuję się niespokojny. Mi się wydaje, że mega potężne jest połączenie tych dwóch rzeczy, wiesz, tych narzędzi, o których mówimy, nie? My tutaj. Wiesz, takie, że mamy tą listę, one są zaplanowane na daną godzinę, zazwyczaj planujemy za mało czasu, żeby zadanie wykonać, więc to się przesuwa dalej i tak dalej. Połączenie tego świata i umiejętności, które tutaj, wiesz, doskonalimy, tych różnych narzędzi, jak to zrobić, żeby zarządzać tym wszystkim, co mamy wokoło, wiesz, zarządzać, to takie ze słowo już w ogóle, nie? Dawać radę z tym wszystkim, a z drugiej strony właśnie to, co mówisz, jakby połączenie tego świata, które uczy się, mi się bardzo zachciało w ogóle tak bardziej teraz jakoś wejść w te rzeczy. Troszkę jestem, ale tak troszeczkę tak czuję, że jestem. To też jest twój charakter, nie? Że się tak podpalasz cały czas do nowych możliwości, do nowych zadań. To też jest trochę wychodzenie z uważności, nie? Jeszcze chciałem być spekulantem. Tak, bo chcesz wszystkiego zatykać, nie? Wszystkiego chcesz spróbować. Chcę posmakować tych wszystkich rzeczy, wiesz? Tak samo jak i ty, nie? Wiesz, chcemy posmakować tych rzeczy. Tak. Smakuję, wchodzę w to, nie? Chcę więcej. Chcę tutaj, wiesz, jakby to co powiedziałaś, jakby mnie... Za każdym razem, że tak mi to opowiadasz, że tak bardzo... Zapisałem się dzisiaj na kurs. Jestem już potęga decyzji, nie? Jest tak, decyzja, tak. Już teraz... płaci zaliczkę, bo wtedy się dopiero liczy. Ja mam dwie rzeczy są związane z tym. To jest wpłacanie zaliczki i powiedzenie mojej małżonce, którą też zapisałem na ten kurs. Dowiesz się, jak to obejrzy. Ale wracając uważnie do tematu, myślę, że to jest mega potężne, czy mega ważne to, co powiedziałaś, a propos właśnie treningu, że to nie jest coś takiego, że ja wchodzę w jedną sesję i oczekuję, że już wtedy będę mistrz, tylko trenuję, nie? Lata. Tak na siłownię, chodzę na tą siłownię. Całe życie. I wiesz, i się chodzi, a tu dalej tego, nie? Ale wiesz, jakby trening, to jest ważne, nie? Że, tak. Mówię, że to jest pewna droga i tą drogę chyba trzeba pokochać, też polubić, nie? Tak jak mówi właśnie, że... Trzeba i to jest bardzo ciekawe, bo to też absolutnie tradycja jogi o tym mówi, nawet mieści się to chyba w czwartym, czy może w piątym, jak się mówi chapter po polsku? Rozdziale Bhagavad Gita, że trzeba... lubić to, trzeba pokochać to, trzeba poczuć przyjemność z tego. Jeżeli jogin nie poczuje przyjemności z tego, że siedzi, nawet jest taki jedna z... Boże, polski dzisiaj mi w ogóle nie działa, mam mózg, który działa dzisiaj po angielsku. Jak się mówi, jedna wskazówek medytacyjnych jest taki, żeby siedzieć z delikatnym uśmiechem na twarzy. Takim bardzo delikatnym, to kąciki usta do góry. Takie tyci uśmiech. Ten tyci usta, taki tyci, bo to twarz musi być zrelaksowana, ale kąciki usta delikatnie do góry. Oj, bardzo dobrze, Marcinku. Myślę, że świetnie. Tylko matka? Idealnie. Ale nie, chodzi o to, że naprawdę powinniśmy znaleźć sobie poczucie przyjemności w tym. Jeżeli nie będziemy odczuwali przyjemności w tym, to będzie bardzo trudne. Nie będziemy chcieli tego robić. Co jest troszeczkę sprzeczne z innymi przekazami jogi, które mówią o tym, że jednak jedno z tych właśnie obstacles, hindrances, przeszkód do tego, żeby wejść w medytację, wejść na ścieżkę jogi, to jest cały czas odniesienie się do zmysłów. Boli, lubię, nie lubię, przyjemne, nieprzyjemne, głodna, niegłodna. Zmysły bardzo przeszkadzają. Ale to są już takie dalsze etapy, kiedy najpierw czujemy bardziej, po to, żeby czuć bardziej wewnątrz, a to, co czujemy na zewnątrz, stało się mniej przeszkadzające, mniej takie atakujące nas, bombardujące nas. Bo my jesteśmy jak takie... Moja żona, zobacz, jaka mądra. Marcin, łódki, tak jak żagiel nie dobierzesz, nie? Telepie się żagiel. No my musimy tak dobrać ten żagiel, żeby on tak płynnie żaglował. I to telepanie to są właśnie nasze zmysły. Atak tych wszystkich rzeczy, które my chcemy, nasze oceny, wszystkiego, co się dzieje dookoła, nasze przekonanie, że ja muszę mieć tak dzisiaj, a ja bardzo chciałam tak, a nie jest tak i teraz to jest duży problem. Cały czas to takie nadmiernie odczuwanie i do tego przekonania, które to wszystko opisują, programy, które mamy zapisane, że my to będziemy w ten sposób odczytali, będziemy to na dane rzeczy w ten sposób, a nie inne reagowali, to wszystko jest obstacle, hindrance. To nam przeszkadza.
No, to jest super, to jest wszystko super ciekawe, fascynujące. Ja teraz przeżywam bardzo głębokie medytacje, bo uczę się taką naprawdę przepiękną, starą buddyjską technikę medytacji. To jest cały proces kilkamiesięczny. Jestem już po miesiącu pracy z jedną daną metodą i odczuwam niesamowite zmiany w tym, jak mój mózg jest zaprogramowany. Tyle, że ja mam ogromny problem i właśnie fajnie, że o tym gadamy, bo ten wasz obszar, czyli taki właśnie uważność rozumiana poprzez dobry time management, tak? Dobre właśnie management swojego życia i swojej rzeczywistości, to jest obszar, w którym ja potrzebuję bardzo dużo pomocy, no bo to w ogóle... Wiesz co, mi się wydaje, że nie umiem jeszcze łączyć tego. Zróbmy tu kat. Kat! Jestem przekonany, że przez to, że jesteśmy ludźmi, tak? To jest takie ludzkie, to, że jesteśmy, mamy pewne wyobrażenia pewnej perfekcyjności w określonym obszarze, to jest strasznie głupie. Nie? Tak. Totalnie głupie. I właśnie jesteśmy naszą cechą, atutem, dobrem naszym jest to właśnie, że jesteśmy roztrzepani. I teraz ważne jest to, że w ramach swoich własnych potrzeb, jeżeli chcemy oczywiście, trzeba się uporządkować w określonych obszarach określonymi narzędziami. Nie? I teraz to, co powiedziałaś, mnie już troszeczkę uspokoiło, tak szczerze mówiąc. Już mam, ja mam coś takiego, że jak już widzę taki kierunek, w którym mogę pójść tak bardziej, a to rozwiązanie narzędzie, to już tak czuję, że już jestem już tam prawie, wiesz, już klameczkę dotykam i jestem w stanie tam prawie, że wejść. Nie? I to jest szalenie ważne, że właśnie, że są narzędzia, są drogi, fajne, miłe. Zawsze wiesz, na przykład jak ja jestem w Stanach i jak jestem w Kalifornii, lubię LA, uwielbiam LA, uwielbiam Venice. Dużo bodźców. Dużo. Ale zwróć uwagę, ile ludzi na ulicy jednak jest uważnych. Ostatnio zaobserwowałem właśnie, że zupełnie inaczej jest w San Francisco czy w Dolinie Krzemowej, gdzie ludzie właśnie z tymi telefonami zasuwają wszędzie, w każdej możliwej chwili, a zupełnie inaczej jest w Venice, gdzie ludzie jednak są bardziej do człowieka, ale fizycznego człowieka. Tak? Jeżeli człowiek pije kawę, to uważnie siorba tą kawę. Nie? Naprawdę zauważyłem coś takiego, że jest jednak taka różnica między tym. Oczywiście jest bardzo dużo szkół jogi, teraz tak sobie myślę, że to może jest połączone jakoś z tym, że ci ludzie jednak trenują z tą kawą, siorbiąc i wiesz, i uśmiechając się tak delikatnie w tym temacie. Nie? Więc jest jakby, myślę, że ja się czuję bardzo jakby, wiesz, taki radosny i szczęśliwy, że jest droga. Znaczy, ja widziałem, że ta droga jest, tylko tak, wiesz co, przez to, że jesteśmy właśnie roztrzepani, mamy tonę tych tasków i ten task jest tam, nie? W tej całym rozwoju swojego siebie, próbuję różnych rzeczy i czy wchodzę nawet w różne rzeczy, nie próbuję, wchodzę w różne rzeczy. Jest ten temat tej jogi, rozmawialiśmy o tym już i pół roku i nawet dwa lata temu to rozmawialiśmy między sobą, tak. Nie? Nawet trzy nawet lata tak, między sobą. Długo. I wchodziłem w różne rzeczy. I w tamtym tygodniu, nie, w tym tygodniu byłem po raz pierwszy, wiesz? I zobacz, jak to długo kiełkowało. Ale na liście tasków było bardzo daleko, nie? W sensie w tym, i cudownie było, nie? Znaczy boli trochę, ale cudownie było. No i super. No i po kolei będziemy tutaj podlewali twój ogródek, żeby jeszcze... Podlewajcie mój ogródek. Jeszcze nie, pokiełkowało. Ja byłem ostatnio na Bałkanach. Jeździłem motocyklem po różnych bałkańskich krajach, po Albanii przez dwa tygodnie i zauważyłem, że większość ludzi jest tam uważna przez to, że zmniejsza swoje aspiracje wobec rzeczywistości. Jak sobie rozmawiałem tam z lokalesami, na przykład w Albanii, to oni byli zadowoleni z tego, co mieli, z tego, co im się udało osiągnąć na 20-30% swoich możliwości, swojego wysiłku zawodowego, a pozostałe 70% angażowali w to, żeby się tym cieszyć, żeby sobie usiąść w swojej knajpie, którą mają, a nie budować następną, żeby popatrzeć sobie na gości, żeby z nimi pogadać, żeby zająć się swoją rodziną, która też w to wszystko jest zaangażowana. Wydaje mi się, że ten rodzaj choroby, który opisujemy i który sami też poniekąd próbujemy leczyć, wynika z, po pierwsze, z nadmiernego przekonania o własnej ważności i potrzebie wykorzystania tych narzędzi, które mamy w sobie. No, świat byłby uboższy, gdybyśmy po prostu tak się nie rzucali. Tak, ja mam to cały czas. Świat będzie uboższy, jeżeli ja nie zrobię kolejny kurs jogowy, jeżeli ja nie wypuszczę w tej chwili kolejne zajęcia, no bo one będą tam cierpiały, bo ja nie zrobiłam im tą jogę. No błagam, znajdą tą jogę, jeżeli ją chcą. To nie jest tak, że ja jestem
jedyna, która może moim dziewczynom tą jogę zapodać. Chwilkę beze mnie, myślę, że też dobrze im zrobi skosztować inne jogi u kogoś innego, ale ta nadmierna presja i to jest fascynujące, bo zobacz, jaka to jest paradoksalna sytuacja. Działam w świecie jogi. Ale czuję się czasami jak taką handlarą usług jogowych na bazarze, nasuwająca na tym durnym Instagramie. Kupcie ten warsztat, zajebisty warsztat, tani warsztat, warsztat, two for one. I po prostu wiesz, no good deal my friend, good deal, you take Habibi. Ale no to po się prostu... naprawdę opłaca. Jezu, wiecie, i po prostu ja czasami się sobie, Boże, ja rozumiem, że świat się tak... Tak się potoczyło, takie nasze losy kolektywne się potoczyły, że nawet jeżeli ktoś chce sprzedawać śrubki czy pralki, to musi tą swoją obecność na mediach społecznościowych zaznaczyć. To jest też konkluzja mojej wypowiedzi, którą umaiłaś swoją powieścią bardzo dobrze. A puenta jest taka, że jesteśmy wytresowani przez algorytmy do ciągłego robienia. To jest część... Tego jest w nas, no bo jesteśmy nadaktywni, chcemy przekraczać kolejne bariery, ale zobacz, co się dzieje w mediach społecznościowych, z których wszyscy korzystamy. Nie wrzucasz kontentu regularnie, znikasz z feedu. Algorytm nie promuje takiego zachowania, nie promuje twojego lenistwa i twojej nieregularności. Nie odpowiadasz na komentarze, algorytm zaczyna cię odsuwać na dalsze miejsca, czyli algorytm... Jest znikasz ze stories na 24 godziny i ciach. Zaczyna chłostać po tyłku coraz bardziej. I my to przyjmujemy, myślę, że bardzo głęboko. My to w podświadomości, te algorytmy... Przenosimy na codzienne życie. Przenosimy na nasze życie wewnętrzne, rodzinne, zawodowe. Nie robię codziennie 20 rzeczy, jestem mniej wartościowy. Nie byłem w tym roku na 6 zajebistych wakacjach, które mogę pokazać na Instagramie. Jestem uboga życiowo. Nie mam tych doświadczeń, co inni mają. Nie zrobiłam dzisiaj 85 tysięcy zajebistych asan, nie stanęłam na rękach. Jestem złą joginką, jestem niedoskonałą joginką. Czyli część problemu kryje się w nas, ale część problemu związana jest z systemem, który ciągle nakręca ci jakąś sprężynę. Sprężynę robienia, sprężynę konsumowania, sprężynę pokazywania się. Nie jesteś w stanie w dzisiejszym systemie napędzanym przez elektronikę, przez media społecznościowe, przez nowe technologie łatwo być po prostu gościem, który cieszy się z tego, że jest. Usiadł sobie na ławeczce i się gapi na psa. No od razu chce wyjąć telefon i tego psa sfotografować. Uwierzyć. Żeby mieć ten content. Dobre. Mi się wydaje, że jesteśmy w stanie. Jesteśmy, ale nie jest to łatwe. Nie, nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne. I na pewno ważne, żebyśmy się w tym wspierali, chwycili się za ręce i gdzieś damy radę wszyscy. Ale ja powiem wam, miałem tak ze snem kiedyś, nie? Znaczy bardzo byłem dumny z tego, że śpię 4 godziny. Mówię, kurde, nie prześpię całego życia. Ale celowo spałeś 4 godziny. Nie, znaczy tak? Celowo, tyle mi wystarczało. No, wydawało mi się, że tyle mi wystarcza. I dopóki nie zgłębiłem się w ten temat i nie zrozumiałem, że to jest kompletnie głupie i kompletnie bez sensu, nie? Że jednak, podbierasz sobie najlepsze lekarstwo. Tak, że nasi ludzie, że my jako ludzie bardzo potrzebujemy tego, ale wiesz, ale też a propos tego, co mówisz, że promuję tak, że nie prześpi życia. To takie sformułowanie, nie ma jakiejś chyba motto życiowe, tak. Śpi długo, nie? Gary Vaynerchuk, słynny ten motywator, który mówi, you have to hustle, musisz mieć 3 roboty, wstawać o 4 rano, robić do 8, potem idziesz do biura, robisz do 8. Ale chyba oni już wychodzą z mody, nie? Ja nie wiem, dużo dzieciaków się też tym inspiruje. No, myślę, że trzeba napierdalać, bo inaczej. I teraz jestem w takiej fazie, że śpię 6 godzin, próbuję 7 godzin, nie? Wiesz, jakby próbuję, naprawdę mam bardzo dużą trudność, żeby przespać więcej niż 6 godzin, bo przez całe życie spałem bardzo krótko. Odłożyłem alkohol, bardzo pomaga spać dłużej. Tak. Przemilczę dalej, co robię. I nie korzystam z komputera, wiesz, okay. Korzystam, oczywiście, że korzystam. I tak dalej. Ale myślę właśnie, że wiesz, że takie wyciszenie. Znaczy wiesz, tego, że tam jest coś takiego fajnego, że pozwoli mi tak właśnie się wyciszyć. Rozmawiałem, wiesz, w Japonii kiedyś ze znajomymi tam na miejscu. I kumpel mi powiedział, że oni mają w Japonii, bardzo często w swoich domach mają taki pokój, w którym nie ma nic. Nie? Są białe ściany, tylko po prostu jakieś tam ściany są. Jest materac i oni tam sobie przychodzą posiedzieć, właśnie, bo nie ma tych rozpraszaczy. Nie? Mm-hmm. I w tym naszym domku na wsi postanowiłem coś takiego zrobić. Było super. Dopóki nie wjechała moja mikroprodukcja mikroliści, ławeczka do ćwiczeń, biurko do Zooma i tak dalej, i tak dalej. I teraz ty ma kompletnie tam miejsce. Mm-hmm. Nie? Więc jakby to też pokazuje, w jaki sposób ta entropia tego całego układu rośnie. Zaśmiecamy rzeczywistość różnymi rzeczami, które wołają o to, żeby z nich korzystać. Tak.
To jest to. I masz wyrzuty sumienia, że nie korzystasz. Ale wiesz co? W garażu dwa motocykle i dwa rowery, z czego jeden rower nie przejechał ani kilometra od dwóch lat na przykład, nie? Stacjonarny, tym bardziej. Stacjonarny rower nie jest. No ale wiesz, jakby otaczasz się rzeczami, które mają kompensować ci to, że tak ciężko pracujesz, tak cały czas biegniesz, musisz sobie, kupię sobie zabawkę, kupię sobie narzędzie, będę z niego korzystał, kupię sobie aparat fotograficzny, nauczę się fotografować, potem obstawiasz się tym wszystkim i dodatkowy wyrzut sumienia pod tytułem nożesz, cholera, wydałem na to tyle pieniędzy, powinienem coś z tym zrobić. Tak. Nic nie robisz, i dopisujesz do swojej listy tasków. Tak, nauczę się kiedyś. Nauczę się kiedyś. Chcesz coś powiedzieć? Czy tak, tak, mam teraz... Zstępuje ci refleksja. Zastanawiam się, jak taką pustynię, którą, wiesz, żeby raz do roku zrobić częściej. W sensie, znaczy myślę, że... Ale możesz tę pustynię znaleźć chyba w swojej głowie, o tym też Maria mówi, że ona możesz jest prostu... codziennie na poduszce, jak na niej usiądziesz i zrobisz te, poduszkę, te kroki. Mam, wiesz, jaki numer? Ja mam nawet poduszkę. Masz poduszkę do medytacji? Mam. No to super. Siedziałem na niej raz. No to... A może jest tak, że żeby z tych narzędzi korzystać, o których mówi Marysia, które wymagają pewnego poświęcenia. No to jest dyscyplina też w pewnym sensie. Takiego momentu w swoim życiu, że już nie masz wyboru. Tak jest z większością rzeczy, które nas zmuszają do zmiany. Mało takich decyzji podejmujemy sami z siebie, a większość tych decyzji jest podejmowana za nas w sytuacji, tak, kiedy nie masz wyjścia. Tak jak nauczyciele musieli się przestawić na lekcje online, bo nie mieli wyjścia, no nie było opcji, żeby mogli wybrać Zooma zamiast kredy, był tylko Zoom. Tak samo dotykasz takiego momentu w swoim życiu, kiedy się na przykład rozsypujesz już totalnie. No i żeby się poskładać, musisz znaleźć narzędzia, żeby do tej normalności dojść. Tak jak było w twoim przypadku, jak się poskładałaś podczas maratonu, psychicznie i fizycznie. Tak. No tak, ja byłam absolutnie tym przykładem, że doszłam do takiego absolutnie krytycznego momentu, ale też uważam, że dobrze jest starać się nie dochodzić do tego momentu, żeby nie doszło tego. No ja to wycierpiałam, przecierpiałam cała rodzina razem ze mną, bo to było bardzo trudne przeżycie, bardzo dużo traumy powstało z tego przeżycia. I na szczęście to mnie wsadziło na ścieżkę jogiczną. Natomiast moja misja jest prevention. Ja wszystkim dziewczynom moim mówię, nie dojdźcie do tej ściany, do której ja doszłam. Bardzo często już trafiają do mnie po tej ścianie i są już jakby na etapie poskładania się. Natomiast no, dobrze by było, jakby nie trzeba by było dochodzić do tej ściany i zrobić, pielęgnować to, wylewać ten kontenerek, żeby właśnie nie przelało się, bo albo już przyciągnąć ten telepiący się żagiel, zanim łódka się przewróci. No, metaforów na to możemy sobie różne wymyślać. Są te narzędzia, trzeba z nich korzystać i do tego jest bardzo popularne teraz w jogi jest takie sformułowanie czuła dyscyplina, czyli jednak robimy to codziennie z czułością do siebie, bez takiego bacika, kata wewnętrznego, tylko z takiego miejsca, z takiej wewnętrznej przestrzeni, ja chcę to dla siebie zrobić, bo to jest dla mnie dobre, to jest dla mnie pomocne. Wszystko w jodze chodzi o jakby szukania drogi pomocnej. If it's not helpful, let it go. Jak jest helpful, do it. Szukanie tego, co jest pomocne. Dla ciebie ta praktyka jest pomocna, dla mnie ta praktyka jest pomocna, więc ja ją chętnie robię. Więc nie jest to znowu z takiej pozycji, yoga jest wpisana tutaj w tabelkę, czy w ten, jak ta apka twoja się nazywa? Enidu. Enidu. Enidu każe mi robić, więc ja teraz siedzę, bo każe mi robić Enidu. Z innej przestrzeni, trzeba z tej miękkiej, czułej przestrzeni znaleźć tą motywację, żeby jednak wejść na tą matę i to zrobić, ale też mieć na tyle właśnie czułości wobec siebie, że jeżeli jest dzień, kiedy życie tak się potoczyło, że nie weszłam na matę, to żeby znowu na drugi dzień albo po południu wieczorem, robiąc sobie rachunek zadań zrobionych i niezrobionych, nie katować się, że to się nie wydarzyło. Czyli cały czas jest taki balans. Nie zrobiłam dzisiaj, okej, dobrze, zrobię jutro, ale no, wiesz, no, koniec świata nie jest, dobrze, będę się starała bardziej, żeby jutro to zrobić. Zrobię to, bo chcę to zrobić. I w takiej miękkości płyniemy z tą praktyką i wtedy to jest przepiękna, owocna praca. Ja też nie mam tak, że codziennie jestem na macie. Wczoraj byłam na przykład na siłowni, trening wystarczył i potem kilka chwil takiego treningu właśnie uważności oddechu nie zrobiłam całej 40-minutowej medytacji, no bo zrobiłam ją dzisiaj. Tylko wiesz, nie trzeba się też katować do tej praktyki, bo znowu podchodzimy do niej z przestrzeni takiego robotu,
który codziennie musi zrobić swoją medytację. No i z takim podejściem to nie jest medytacja. To jest znowu właśnie wsadzanie się w jakieś ogromne oczekiwania, które sobie stawiamy. Ciekawe to jest, nie? Taki tak, surfing, to jest taki surfing, fala. Tylko w moim świecie, znaczy w świecie, w którym ja jestem, dlatego tak podjąłem, jak zacząłeś opowiadać o tych warsztatach, o tym, czego mogę doświadczyć, ja już mam jakieś doświadczenie z tego tematu różnych warsztatów, ja chciałem się jak najszybciej zapisać, żeby właśnie wpisać to w kalendarz. Tak, kalendarz ważny, tak, tak. Żeby to weszło, wiesz, w taki pewien, no wiadomo, że nawyk, bo wiem, że w 3 dni, czy 4, no nie wiem na ile jadę, na 3 jadę? 4. Na 4 dni jestem w stanie się zatrzymać, no nie ma szans, tak? Muszę się zatrzymać tam. Tylko musisz to zatrzymanie zaplanować. Tylko muszę zatrzymanie no tak, ale potem musisz wyjść z tego zatrzymania, możesz, jeżeli chcesz, jeżeli poczujesz, że chcesz, potraktować te 4 dni jako taki początek codziennej pracy właśnie w tym, tak? Żeby utrzymać to, no bo piękne są warsztaty jednorazowe, nawet jeżeli odbywają się kilka razy do roku, dużo nam wnoszą, natomiast one najlepiej działają, najwięcej owoców kwitnie na drzewku, jeżeli to, co się tam nauczyliśmy, powolutku codziennie zaczynamy implementować. Coś brzmi jak step by step. Będą, ja będę sam. Nie, niekoniecznie. Ostatnio też był... jeszcze pół godziny. Nie jestem na to chyba przygotowana, żeby na warsztaty przyjmować Marcinka. Przepraszam, to by było bardzo dla mnie awkward and strange, może kiedyś. Ale ja się nadaję, prawda? Tak. Marcin, ty mi powiedziałeś jedną rzecz wczoraj, która mi się wydaje, że świetnie pasuje do naszej rozmowy dzisiaj, a propos właśnie zatrzymania się i treningu uważności. Siadasz na motocykl, tak. Zakładasz kask, no nie jesteś w stanie przecież wziąć telefonu, czy jesteś? Teoretycznie jesteś w stanie podpiąć telefon do interkomu w kasku, ale to już jest perwersja, wsiadać na motocykl po to, żeby odciążyć zmysły i jednocześnie te zmysły znowu trącać patykiem, bo ktoś będzie akurat do ciebie dzwonił. Ja w ogóle, jeśli chodzi o narzędzia do motocykla, zaraz dojdę, bo też miałem o tym powiedzieć, ale mam kilka takich narzędzi, które mi bardzo pomagają. Które się wydają bardzo proste, ale znowu zauważyłem, że sam czasami z nich rezygnuję, sam siebie oszukuję, a wiele osób też tych narzędzi nie stosuje. Pierwsze narzędzie to jest nieplanowanie niczego back to back właśnie w kalendarzu. Zostawienie sobie tej przestrzeni pół godziny, nawet nie na sam dojazd, chociaż też, ale na taką dekompresję po wyjściu z jednej przestrzeni, na przykład z jednego spotkania, przed wejściem na drugie. Potrzebujesz wtedy tych paru minut dla siebie, dla zebrania myśli, żeby nie przenikać z jednego miejsca do drugiego bez takiego tunelu, w którym, jak sobie wyobrażam, po prostu spłukiwane są z ciebie, jak w filmach science fiction, bakterie z innej planety, zanim przejdziesz do tej nowej. Więc to, jak robię, to mi bardzo pomaga. Druga rzecz, która mi bardzo pomaga, to jest nieodbieranie telefonów, co wiele osób wkurza, ale ja organicznie nie lubię rozmawiać przez telefon. Wolę komunikację asymetryczną, czyli ty wysyłasz do mnie wiadomość, ja ją odbieram, odpowiadam ci na nią w momencie, kiedy jestem gotowy merytorycznie i czasowo, że mogę temu poświęcić moment. Spłukany z poprzedniej przestrzeni. Tak. Natomiast taka komunikacja, w której ktoś na tobie wymusza, że ty teraz musisz ten telefon odebrać, albo teraz musisz mu odpowiedzieć na maila, to jest taki rodzaj terroryzmu, z którym ja walczę, no bo to jest twój interes, jak ty do mnie dzwonisz, żebym ja odebrał twój telefon, a nie mój, a ja dbam o swój interes, żeby w tym momencie, kiedy ty masz do mnie jakąś potrzebę, a jestem zajęty czymś innym, nie wypierać mojej potrzeby twoją. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię. Więc bardzo dobrym rozwiązaniem jest przejść na taką asynchroniczną komunikację. Wysyłasz wiadomość, czekasz, dostajesz ją z powrotem z odpowiedzią w momencie, kiedy druga strona jest gotowa. To jest druga rzecz. A jeśli chodzi o jazdę na motocyklu, no to jest trochę jak z jazdą na snowboardzie, bo obydwie przestrzenie gdzieś mają wspólne mianowniki. Tam jest kilka elementów, które mi bardzo pomagają z głową. Aczkolwiek nie wiem, czy do końca w zdrowy sposób, bo najwięcej korzyści daje mi na przykład jazda na krawędzi ryzyka, tak samo na motocyklu, jak i na snowboardzie. Kiedy masz takie realne poczucie, że jak popełnisz błąd, że jak się nie skoncentrujesz wystarczająco na danej sytuacji, to za chwilę może cię nie być, no bo jedziesz jakąś tam górską serpentyną na motocyklu, z jednej strony skała, z drugiej przepaść i masz drogę, na której musisz się zmieścić i robisz wszystko, żeby złapać w tej sytuacji flow, żeby się z tym motocyklem zjednoczyć, żeby czuć każde jego drgnienie, żeby odczytywać każdy jego ruch i żeby reagować na to swoim ciałem. Trudno to wyjaśnić komuś, kto głównie jeździ samochodem, ale w samochodzie, jak masz kierownicę w ręku, włączone systemy, które cię tam
wspomagają ABS-y, nie ABS-y i tak dalej, no to jak trafiasz w asfalt mniej więcej, to samochód nie da ci zrobić krzywdy. Motocykl już nie jest taki łatwy i tam każdy błąd może cię kosztować życie. Więc robisz wszystko, żeby tego błędu nie popełnić, zbliżając się do takiej granicy, kiedy twoja koncentracja na danej sytuacji musi być 100%. Bo jechanie też w taki odprężony sposób, jadę sobie 20 na godzinę i rozglądam się tu krówki, tu koniki, to nie jest to. Musisz po prostu jechać tak, żeby każdy swój zmysł zaangażować nie tylko w radość z tego, że jedziesz, ale w przetrwanie tego i w dojechanie. I na snowboardzie mam tak samo. Często jeżdżę szybciej niż wynikałoby z moich umiejętności, po to, żeby dojść do tej granicy, gdzie muszę być 100% zaangażowany, bo inaczej będzie źle. Mówię, nie jest to może zbyt zdrowa metoda i rozumiem w tym momencie ludzi, którzy na przykład są, nie wiem, wielkimi biznesmenami, żyją na wielkiej adrenalinie, a potem, żeby tę adrenalinę utrzymać, schodzą nurkować do jaskini, tak jak Leszek Czarnecki, który tam gdzieś ma swoje rekordy związane z nurkowaniem głębinowym, co jest bardzo niebezpieczne, potencjalnie zabójcze, ale pcha się tam do tej jaskini z tym swoim, z tymi swoimi płetwami, z tym, w tej swojej piance. Ja tak samo pcham się w różne sytuacje, gdzie odciążam mózg ze wszystkiego innego niż fokus na przetrwaniu. I to potem długo jeszcze we mnie pracuje, jak z tego motocykla zejdę, to czuję taki rodzaj dystansu do wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Tak samo jest po dobrym treningu. Jak się zmęczysz, zalejesz się endorfinami, czujesz sobie rozluźnienie związane z tym, że zeszło z ciebie napięcie. Właśnie nie. Właśnie zupełnie inaczej jest. No bo zalewasz się kortyzolem, z tego wynikają endorfiny, bo... Zależy, jak ćwiczysz też. No ja nie trenuję crossfitu, żeby się skatować. Ja ćwiczę w taki sposób, żeby się nie To prawda. Trzeba uważać po prostu z takimi wyrzutami kortyzolu, które później też nie są wentylowane. Dlatego, że możemy bardzo pomylić się, jeżeli chodzi o uczucie po takiej sytuacji, kiedy jesteśmy na wysokiej adrenalinie, bo opisujesz sytuacje wysokoadrenalinowe, które faktycznie wymagają od nas skupienia się, bo tak działa nasz układ nerwowy. Kiedy myśli, że trzeba uciec od tygrysa, to wszystko robimy, żeby się skupić na tym, żeby uciec od tygrysa. Jeżeli to nie jest zbalansowane właśnie takimi praktykami miękkimi, gdzie nie działamy na wysokim wyrzucie adrenaliny i nie działamy na kortyzolu, tylko działamy właśnie po to, żeby troszeczkę się wypłukać, jak właśnie w tym spuście w statku kosmicznym z tego kortyzolu, to znowu dochodzi do takiego lekkiego dysbalansu, bo jesteś w stanie się skupić i utrzymywać uważność wtedy, kiedy twój układ nerwowy jest do tego zmuszony, bo myśli, że trzeba spierdalać od, przepraszam, brzydkie słowo, od tygrysa, no bo to tak właśnie robisz jadąc na krawędzi, a inna rzecz jest umiejętność utrzymania uważności, kiedy nie ma tego tygrysa i w ogóle wręcz nauczenie się, przełączenie się właśnie, jest tygrys, nie ma tygrysa i robić to świadomie, robić to za pomocą oddechu, robić to za pomocą właśnie wydłużonej fazy wydechu, który to powoduje u nas, więc nie mylmy te dwa pojęcia, Marcinku, dlatego ale że też one są bardzo, bo ja wiem, o czym mówisz, bo ja też pływam na kajcie, na wielkich falach, na Teneryfie, kiedy po prostu atakuje mnie ocean z każdej strony. Na szczęście nie, ale inni użytkownicy akwenu, tam jest ich wiele. I mam takie coś, że ja, totalna po prostu absorpcja w momencie, tak? I tam jeszcze te zmysły dochodzą, bo jest słońce, jest wulkan, w ogóle piękny, który tam to wszystko kąpie swoim wielkim cieniem i są chmury, i są te kolorowe kajty i windsurfingi i te hałasy przyjeżdżających desek obok, no i ciało, które musi pracować, koordynować latawiec z deską. Na motocyklu totalna też absorpcja. Każdy mięsień jest zaangażowany, bo tam nie sterujesz. Tak. Tylko każdy mięsień. Tylko to jest praca na adrenalinie. To jest inna rzecz, to jest inny rodzaj uważności. Inny sport. Praca na adrenalinie nie jest do końca to samo, co ja praca tak w ciszy. Pomaga. Wróciłem do biegania teraz. Bardzo mi to bieganie pomaga. Jest dla mnie oddychasz właśnie nosem, Rafał. Jak biegam, czy teraz? Jak biegasz. Biegam? Czy nie wiem. Ale zwróćcie na to uwagę. Widzisz, nie jestem uważny akurat na moim nosie, jestem uważny na tym, bo biegam po górkach i po lesie i po szlakach. Jestem uważny na tym, żeby mój pies mnie za bardzo nie porwał do przodu i żeby przebiec określone rzeczy. I kiedyś biegałem w słuchawkach, teraz biegam absolutnie bez słuchawek. Tak. Żeby właśnie słyszeć, żeby
chyba oddycham nosem, bo czuję zapachy. Jakbym nie oddychał nosem, to bym nie czuł zapachów. No, ale też powiedz, że zacząłeś biegać, czy to bieganie też pozwala ci oswoić różne sytuacje trudne, jak tam coś w biznesie się spina w danym momencie, jest jakiś rodzaj kryzysu, nazwijmy to, no, i chcesz to przewentylować, no to dla mnie, dajesz sobie dla mnie to jest taki rodzaj medytacji, nie? W sensie, że jestem w stanie zostać z pewną myślą sam, ale to jest ta myśl, nie? Ja wychodzę z pewną myślą, albo ona mnie dopada w którymś momencie i wtedy biegnę, nie? I wtedy jest kilometr, 2, 3, 4, 5, 8, 10 i lecę przez ten teren i ja przepracowuję, ale to nie jest świadome, nie? To po prostu gdzieś tam z każdym krokiem te myśli w głowie się układają, te kropeczki się łączą i bardzo często dobiegam i mam rozwiązanie, bardzo często. I uwielbiam też biegać wieczorem czy w nocy z czołówką, bo wtedy jeszcze mam mniej do zaobserwowania. I teraz powiem ci szczerze, że bardzo wiele mi się łączy z tym, co powiedziałaś wcześniej. Tak. Po tego, wiesz, tego skupienia się na myśli, jak powiedziałam, skupienie się na, bo w mindfulnessie, czyli jakby w tym nurcie medytacji, który wynika z medytacji zen, z tradycji zen, kiedy głównie nasz fokus obserwacji jest na oddechu. To się tak mówi przysłowiowo na czubku nosa. To nie jest do końca czubek nosa. Chodzi o jakby poczucie, że oddychamy przez dziurki i śledzenie tego oddechu. Bardzo to jest takie zajmujący, jeżeli chcemy naprawdę, nie musimy Marcin od razu. Chcę poczuć na... Ja słyszałem kiedyś takiej osobie, żeby nauczyć się oddychać nosem, to tylko sobie zakleja sobie usta. Oczywiście, że tak, ja to wszystkim uczę. To jest sprawdzona metoda. Czyli człowieka, który biegnie po lesie z zaklejonymi ale mnóstwo ustami. Takich jest. Znaczy się, że jest więcej, tak, no naprawdę. Nie no, to jest bardzo dużo takich, jest bardzo dużo nas. Ja jestem w tym klubie, wszystkich bym zaklejała. Ale czemu to służy konkretnie? Ojej, no cała fizjologia respiracyjna. No, to jest bardzo długa rozmowa, myślę, że na inną rozmowę. Dlaczego to służy. Natomiast no, tak w największym skrócie. Zakleję, muszę wiedzieć chociaż co obserwować. W sensie... Tak. I kiedy zdjąć ten plaster. Nie należy oddychać ustami. W ogóle. Nawet podczas dużego wysiłku staramy się oddychać nosem. Możemy raz na jakiś czas wziąć taki dłuższy wydech ustami, albo kiedy już jesteśmy na takim wysokim tętnie, że nie jesteśmy w stanie oddychać nosem, wziąć kilka większych wdechów i wydechów ustami. Natomiast powinniśmy się starać jak najdłużej w fazie rozkręcania naszego tętna oddychać nosem i wtedy, kiedy tylko już możemy, znowu wrócić do oddychania nosem. Mnóstwo fizjologicznych czynników za to odpowiada i wskazuje, że to jest dużo dla nas zdrowsze i szczególnie podczas biegania nauka oddychania nosem jest naprawdę tak zbawienna, jeżeli chodzi o w jaki sposób regeneruje się organizm w trakcie biegania i też po bieganiu. Ale też ma właśnie w sobie ten element uważności, ponieważ kiedy oddychamy nosem, włącza się taki pstryczek niesamowity, jesteśmy bardziej w stanie się skupić na przestrzeni serca. Czujemy bardziej bicie serca, kiedy oddychamy nosem. I jak jesteś w stanie biegnąc, skoordynować wdech, kroki i bicie serca, to już w ogóle jest odlot zajebisty. Ja to mam na rowerze kolarskim, wdech, wydech nosem, w rytmie serca, w rytmie pedałowania. I to wtedy jesteś jednością. A sapanie nie pomaga. No ja wiem, ale większość ludzi, jak ja widzę przez las, bo idę z Rufusem sobie spokojnie na spacerek, gdzie też wykonuję ćwiczenia oddechowe i biegnie biegacz. No, żyły mu tutaj pulsują, pot się leje. Nie, biegaczowi. A, mój pies taki jest skatowany. Nie. Rufusik, jeszcze będę psa zaklejała. Nie. Psy akurat muszą buziom oddychać, to one tak mają, żeby się schładzać. Natomiast nie, no, zawsze patrzę na takich właśnie bardzo zasapanych biegaczy i sobie myślę, kurczę, o ile ich zdrowie by się poprawiło, jeżeli by przyszli do mnie na dwie albo trzy lekcje oddychania. To jest niestety proces. Nauczyć się biegać nosem, czy jeździć na rowerze nosem. No wiem, ale tak mówię biegasz skrótem, nosem? Biegasz nosem, czy biegasz ustami, nie? Tak, to jest proces, bo trzeba troszeczkę zmniejszyć swoje oczekiwania wobec tempa i dystansu, nie? Bo tak jak ktoś potrafi 15 km na luzie z otwartymi ustami, dysząc i sapiąc przebiec, to nagle, jeżeli będzie się starał nosem,
to okaże się, że będzie mógł tylko kilometr przebiec. I wtedy wchodzi wielka frustracja. Och, ja nie przebiegłem tyle. I zazwyczaj wchodzi do tego elektronika, gadżety, garminy, polary. Wysyłanie danych. Wysyłanie danych. Uuu, słaby trening. Co się stało? Nie jesteś w formie. Oddychałem nosem. I kolejny element, który cię tresuje. Kolejny element tresujący. Nie. You can manage what you measure. Właśnie miałem cię pytać, czy są jakieś urządzenia, które pozwalają ci trakować twoje oddychanie nosem. Bo wiesz, ja na przykład z tym snem bardzo mi pomaga akurat ten garmin, o którym mówisz, bo mierzę sobie, ucząc się, kiedy jeść posiłek, kiedy wiesz, głodówkę mieć i tak dalej. Jakie mam tętno, jakie jest jakość tego snu. Tak, oczywiście. Właśnie zegarek mi bardzo pomaga, więc jestem w stanie korelować. A nie stresujecie, jak ci zegarek mówi, słabo śpisz i zaczynasz mieć anxiety, bo teraz myślisz, że muszę spać lepiej. Początkowo tak, wiesz. Mnie to stresowało, tak ja to rzuciłem. Ale wiesz, ale z drugiej strony, jeżeli chcesz to poprawić, to chcesz to zrobić. Są obrączki na przykład takie, wiesz? No, a te aura ringi są... Czy dobrze spałeś, czy źle spałeś? Wiesz, no i jeszcze na przykład, czy... Ja mi na przykład bardzo wyraźnie, ja coraz wypierałem, że ten jednak alkohol wieczorem... Ja nie wiem, że tam nie wiadomo jak ilości alkoholu, nie? Ale ten 1, 2, 3 kieliszki wina, że on jednak cię uspokaja, że on cię relaksuje. Gówno prawda tak naprawdę, nie? To wcale nie uspokaja, wcale cię nie relaksuje, bo jeżeli zaczniesz sobie mierzyć jakoś tego snu, w jakich poszczególnych fazach mierzysz, to widzisz, że to nie działa, to tak. Nie chodzi w tą stronę. Więc moje pytanie jest takie, no to teraz jak zaklejmy ci usta na noc i pomierzysz, zrobisz swoje sleep metrics, to zobaczymy, jakie dopiero wyniki będą, czy ci się poprawi, bo może się okaże, może się okaże, że ty czasami jednak otwierasz usta w nocy i oddychasz ustami. To zupełnie inna jakość dotlenienia organizmu. Więc jeżeli zakleisz te usta, mam na to specjalne taśmy, nazywa się MyoTape, świetny produkt. Czyli to nie jest 3M w sensie taki, nie, to jest fizjotape, taki do fizjotape. Tej pingu. Taką szarą. Markę, która nam nie zapłaciła, uspokój się. Słuchaj, ty byś chciał, jakbyś taki rano przyszedł do telewizji, tutaj jest taki typ, o, z zaklejonymi spodem. I mówić nosem. Ale wiesz co, to jest, ja to spróbuję. Ja ci dam takie taśmy i zmierzysz sobie sen, zobaczysz, czy się właśnie sleep metrics twoje zmieniły. Ty mucha tutaj lata. No, taka agresywna jest. Dobra, czekaj, bo wyszliśmy z uważności i teraz chcemy z powrotem tam wrócić. Konkluzję? Nie. Czy to jest ten czas na konkluzję? Jeszcze chyba nie, bo jeszcze bym chciał poruszyć jakieś wątki, tylko muszę sobie to w głowie jeszcze poukładać. Ja może tylko skończę tylko z Rafałem temat biegania przez nos, okay. Biegania na nosie, że to jest adaptacja. Robimy to metodycznie. Pokażę ci, jak to robimy, żebyś mógł to implementować. I nie oczekujemy, że to za pierwszym razem nam wyjdzie. Tylko trzeba parę miesięcy się przestawiać. I bardzo często ludzie rezygnują z tej techniki, bo właśnie oczekują, że szybko to się wydarzy. I tak jak o wszystkim, o czym dzisiaj mówimy, to są rzeczy, które wymagają trochę cierpliwości, właśnie takiej adaptacji organizmu. A benefity są naprawdę niesamowite. Wydaje się, że w ogóle my te oczekiwania, które mamy dzisiaj od samych siebie i od współczesnego świata wokół nas i od nam bliskich ludzi wokoło, są takie właśnie, że to się wszystko dzieje tak prosto i tak szybko. No, wiesz, oczywiście. A generalnie te zmiany i te procesy trwają i dajmy im potrwać i cieszmy się nimi, jak one idą. Tak. I no będę biegał z taśmą przez kolejne miesiące. To też wynika z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczywistości natychmiastowej gratyfikacji, czyli wchodzisz na portal informacyjny jakiś tam internetowy i oczekujesz, że po naciśnięciu tytułu zostaniesz natychmiast zabrany do sedna sprawy, że będziesz od razu po 5 sekundach wiedział, o czym to jest i jaka jest z tego konkluzja. Dlatego ludzie oduczyli się czytać książki. Są badania najnowsze, z których wynika, że większość dzieciaków, dorosłych też, nie jest w stanie skupić swojej uwagi na książce dłużej niż przez kilka stron. I potem zaczynają się coraz bardziej rozpraszać, aż w końcu zaczynają się męczyć czytaniem i okazuje się, że nie zapamiętali 50% tego, przez co przebrnęli. Więc to jest efekt bezpośredni też tego, że żyjemy w rzeczywistości, która wymusza pewną natychmiastowość, tak? Że rzeczy mają się dziać szybko tu i teraz, że wybucha wojna w Ukrainie, a ty już 10 minut po tym, jak media to podały, zaczynasz śledzić na bieżąco online wszystkie ruchy ukraińskich, rosyjskich wojsk i starasz się być jak najbardziej w tej rzeczywistości, zamiast pozwolić jej płynąć obok i włączać się do niej w momentach, kiedy naprawdę
ta rzeczywistość ma ci do zakomunikowania coś istotnego. Mhm. Czyli mówiąc inaczej, zaczynamy się koncentrować na wyłuskiwaniu z rzeczywistości informacji, które nie są ci niezbędne, bez których możesz żyć, które nie są pogłębione, które nie mają jeszcze takiej maturity, że one jeszcze nie uklepały się. I dzięki temu ludzie też mają poczucie życia w rzeczywistości, które ich okłamuje, bo z jednej strony w dniu X lekarz mówi, maseczki nie działają, maseczki przy COVID-zie nie są skuteczne, mamy najnowsze badania. 3 dni później ten sam lekarz mówi, no jednak maseczki działają. Tak. I człowiek, który to ogląda, który to śledzi bez takiej pogłębionej analizy, mówi, no to jak to, oszukujecie mnie. Ten sam człowiek mówi co innego w obrębie kilku dni, gdy w międzyczasie okazało się, że badania, do których ten człowiek miał dostęp, były nieaktualne, że w międzyczasie zrobiono inne, które tę wiedzę uzupełniły. W ogóle jest bardzo mało przyzwolenia w dzisiejszym świecie tych permanentnych, niekończących się zapisów danego momentu do zmiany. Jeżeli ktoś dokona zmiany, właśnie poglądu swojej osoby jakąś znaczącą, to patrzą się inni, patrzymy się na to z ogromnym podejrzliwością. Tak, trudne słowo. Mówimy, że to krowa nie zmienia poglądów, co jest idiotycznym przysłowiem. Tak, i to takie przymuszenie nas do tego, że jeżeli kiedyś myśleliśmy tak o danej sprawie i komunikowaliśmy to na tych mediach, gdzieś tam było to opisane, a teraz mówimy inaczej, albo w ogóle dajemy taką przestrzeń na nie wiem, nie wiem, bardzo źle się klika, nie wiem, chyba jest w ogóle jakoś bardzo niemodne, nie wiem, nie mam zdania wyrobionego na daną opinię, nie znam się, nie jestem ekspertem, takie rzeczy to w ogóle są traktowane jako... Znowu media społecznościowe i dyktat tego, że ty musisz się wypowiedzieć. Musisz się wypowiedzieć, tak. I ja znam wiele osób, którzy prowadzą swoje konta w taki sposób, że właśnie się wypowiadają na... Wiele osób zrobiło wielką, powiedzmy, karierę instagramową, wypowiadając się na każdy temat, mając bardzo stanowczą opinię na każdy temat. Ja staram się nie wypowiadać na wiele tematów. U mnie nieobecne jest bardzo dużo, bardzo istotnych wątków. Dopiero jak coś naprawdę mnie bardzo głęboko poruszy i wiem, że mam takie zdanie na ten temat, bo przemyślałam to, bo wiele lat nad tym się zastanawiam, to mówię, co myślę, ale... Większość rzeczy nie czuję się absolutnie uprawiona do tego, żeby komunikować moją opinię, czyli tak naprawdę to jest moment emocji, który ja czuję, jakąś reakcję, którą ja czuję w danym momencie na coś i ja już będę tutaj pisała, że to jest tak, a nie inaczej. Bardzo dużo w mediach społecznościowych jest właśnie takich zapisów emocjonalnych, przedstawione, zamaskowane jako prawda. I to też nam praktyka jogi i medytacji uczy... Oddzierać ziarno od pływ. No dokładnie, oddzielać tą emocję, tą reakcję od prawdziwej reakcji, od tego jak naprawdę dany moment na nas wpływa, dana sytuacja na nas wpływa. Żeby nie reagować, po angielsku się mówi knee-jerk reactions, habitual reactions, tak? Tylko takie odpowiedzi... czysto spowodowane emocją, a nie tak zwane po kilku dłuższych oddechów, kiedy możemy inaczej spojrzeć na sytuację. To bardzo, bardzo duża część jest mojej praktyki jogi, uczenia się tego, bo ja jestem bardzo gorąca, ognista i emocjonalna. Ja na wszystko zawsze reagowałam tak cholerycznie wręcz. Mam to... Trochę po ojcu. Tatuś, kocham cię, ale tak masz. I wiesz, no taka po prostu ognista osobowość, tak? No po jogowemu to bardzo duży pierwiastek ognia, czyli pyta, czyli taka konstytucja cały czas ciepła, rozgrzana, gdzie na wszystko się reaguje bardzo nerwowo i nawet jak mówię, to wkręcam się w to, co mówię. A to jest jednak ten krok wstecz. Trochę przygasić ten ogień, wpuścić troszeczkę powietrza, troszeczkę wody, ostudzić i przemyśleć na chłodno. Brakuje to w tym świecie bardzo. Ja tak, jak tak opowiadasz, ja tak absolutnie mam. Generalnie fajerka pełną parą. Też jesteś mózgiem. Pyta, bardzo. Pyta jestem? Pyta jesteś bardzo. Będę mówił do ciebie, ty pyta i się nie możesz. A ty jesteś kafą. Myślałem, że parówką. Ja myślę, że jeszcze jest inna rzecz, o której warto wspomnieć, że wiele osób
boi się ciszy wokół siebie i boi się być z samymi sobą i własnymi myślami, że to jest czasami bardziej przerażające niż horrorów ze swoimi myślami, ale jak bardzo ja to obserwuję na jodze często, kiedy mam przyjemność pracować z osobami, które są albo pierwszy absolutnie raz na jodze, albo może drugi, trzeci, czyli absolutny początek, więc strach obserwacji swoich własnych myśli, zmierzenia się z tym, co głowa wytwarza, jak ta szalona małpka skacze, ale też ogromny dyskomfort bycia we własnym ciele. I na to najbardziej zwracam uwagę, bo widzę, jak człowiek, który siada za pierwszy raz na macie i robi to z ogromnym dyskomfortem, widać, że bycie w tej przestrzeni, w tej ciszy, w tym, że musi zwrócić uwagę na to, jak się czuje jego ciało, co to ciało komunikuje, jest strasznie bolesne, powoduje wielki dyskomfort. I to jest... Jest asocjacja pomiędzy absolutna. Ciałem, umysłem i duszą. To jest też opowieść, która zwróciła moją uwagę w filmie Sound of Metal, o tym chłopaku, który grał na perkusji i stracił słuch i nagle zaczął się miotać w swoim... To jest piękny film. Tak, w swoim nowym życiu, którego nie akceptował. No i jeden z bohaterów, który jest nauczycielem, właścicielem takiego rancha odwykowego, na który ten chłopak trafia, żeby troszeczkę podleczyć swoją psychikę, każe mu zamknąć się na kilka godzin w pokoju, w którym nic nie ma oprócz długopisu i kartki papieru. I ten chłopak ma za zadanie pisać po prostu cokolwiek mu przyjdzie do głowy. I on siedzi przez chwilę, na początku się śmieje z tej sytuacji, potem zaczyna się nudzić, potem zaczyna się niecierpliwić, a potem wpada we wściekłość, że nagle został postawiony w obliczu konfrontacji ze samym sobą, swoim wnętrzem, swoimi myślami, swoimi demonami. Tak. I widać, jak bardzo go to przeraża. I myślę, że wiele... Ta sytuacja, ta scena idealnie obrazuje właśnie to doświadczenie wielu z nas, kiedy zaczynamy tą praktykę, tą jogę, tą właśnie, że ktoś ci każe leżeć i zastanawiać się nad tym, co mówi tobie w tym momencie twoja prawa stopa. Jak się czuje twoja prawa stopa? Poczuj tą prawą stopę, nie? I tam już widzę, że już człowiek się wierci, on już nie może, nie wytrzymuje, nie może przestać ruszać tego ciała. Coś by chciał coś chilknąć. No miałam taką jedną sytuację, kiedy człowiek w trakcie shavasany, czyli w pozycji relaksacji pod koniec zajęć, już sprawdzał maile. Już nie mógł wytrzymać tych 5 minutek ciszy z własnym ciałem, z własnym oddechem, tylko od razu sięgnął po telefon, to było dla mnie niesamowite. I jakie z tego płyną wnioski wszystkiego, Rafale? Nie wiem, ja sobie przetwarzam, bardzo chłonę wszystko to, co mówicie, bardzo chłonę jest. Wsiądę zaraz do pociągu. I włączysz sobie Headspace'a, dobrą apkę do medytacji i sobie... Tak, wziąłem kartkę papieru. Journaling. Też dobrym sposobem na uważność jest najstarszy sposób na świecie. Czyli usiąść do wspólnej rozmowy, tak jak my usiedliśmy, bo dzięki temu czyścisz wszystkie inne plany, które pojawiają się z tyłu głowy, skupiasz się na tym, o czym rozmawiamy, jesteś tu i teraz, wentylujesz też trochę swoją psychikę, bo psychoterapeuci mówią, że jak nazwiesz jakiś problem, opowiesz o czymś, wydobędziesz to na zewnątrz, staniesz obok tego, no to możesz to łatwiej zrozumieć, rozmontować, pogłaskać, wyrzucić, niż kiedy to kisisz w sobie. Więc jeśli nawet nie chciałbyś zaczynać, drogi widzu, swojej przygody z uważnością i treningiem od zaklejania sobie ust, chociaż może to być beneficjalne, jeśli jest takie słowo, to można zacząć od takiej prostej rzeczy, żeby się częściej spotykać z ludźmi wokół ciebie i rozmawiać z nimi nie o pierdołach, nie o tym, co u ciebie, jak tam pogoda, co u dziecka, takie powierzchowne, naskórkowe tematy, które do niczego nie prowadzą, tylko zgodnie z tytułem naszego cyklu iść do spodu. Ale zobacz, jak my się uspokoiliśmy, nie? Od tego momentu, gdyśmy tutaj ten sprzęt zaczęli rozkładać i był totalnie w nerwi, po prostu energia, a teraz po prostu jesteśmy tacy totalnie wyciszeni. Może nie totalnie, ale jesteśmy uspokojeni i ta rozmowa dała nam bardzo dużo, tylko myślę sobie, gdzie jest ta taśma. Którą się skrępujesz. No i przy okazji też myślę, że... pociągu. Uspokoił nas bardzo widok wielu atrakcyjnych, pysznych, zagranicznych alkoholi, które wystawione są na ekspozycji w
wine barze Franek na Grzybowskiej, w którym sobie siedzimy, który nas tutaj dzisiaj przyjął, więc zapraszamy. Przyjdźcie, kupcie, wypijcie. Za nasze zdrowie i za swoje też.